Was widzieć na webinarze Atom Store o segmentacji klientów w e-mail marketingu. Ja jestem Agata Kępa z marketingu i ze mną dzisiaj Milena Dziurska. Milena jest project managerką w Atomie i zajmuje się właśnie zawodowo między innymi e-mail marketingiem. U nas wdraża klientów między innymi do modułu newsletter, a wcześniej w poprzednich pracach pracowała właśnie też z e-mail marketingiem. Czym dzisiaj się będziemy zajmować? Najpierw tak trochę teorii, porozmawiamy o tym, czym jest segmentacja, dlaczego warto korzystać z segmentacji w e-mail marketingu i czy to jest w ogóle powszechne. Następnie zdefiniujemy sobie segmenty subskrybentów i podpowiemy, jak to robić, nie tylko na Atomie, ale ogólnie co robić właśnie tworząc te segmenty. Potem przeniesiemy się do naszego panelu sklepu i pokażemy 4 przykładowe ścieżki kampanii e-mailowych, a następnie odpowiemy na Wasze pytania, o których już mówiłam wcześniej. Na początek mamy też takie jedno pytanie do Was. Na ekranie powinna Wam się wyświetlić ankieta i tym pytaniem jest to, czy korzystacie z segmentacji klientów. Dajcie nam znać, czy korzystacie z tej segmentacji i czekam na głosy, a w międzyczasie mam pytanie pierwsze do Mileny. Czym właściwie jest ta segmentacja? Segmentacja, może zanim powiem czym jest, powiem, że jest bardzo kluczowa. Bez prawidłowej segmentacji nie ma skutecznej kampanii i nie ma też personalizacji, bo żeby personalizować musimy wcześniej właśnie segmentować bazę. No i segmentacja to jest nic innego jak dzielenie swojej bazy odbiorców na mniejsze grupy, które łączą wspólne cechy. Mogą to być przeglądane produkty, wartość koszyków, preferencje, wiek, właściwie tych danych jest bardzo dużo i będziemy też o tym wspominać za chwilę. Okej. Macie ostatnią chwilę na zagłosowanie. Jeśli jeszcze nie głosowaliście w ankiecie, to kliknijcie, czy korzystacie z segmentacji klientów w e-mail marketingu, czy nie. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcieli, to dołączyli do ankiety. I teraz powinny Wam się wyświetlić wyniki. Okazuje się, że wśród tutaj uczestników webinaru połowa korzysta z segmentacji, a połowa z niej nie korzysta. A jak wyglądają takie statystyki ogólnie? Czy ta segmentacja jest powszechna, czy nie? To muszę powiedzieć, że te wyniki ankiety bardzo miło zaskakują. Generalnie, pomimo że o segmentacji mówi się coraz więcej, powstaje dużo artykułów, to jakoś tak nie jest chyba blisko. Po prostu nie znam po drodze z tą segmentacją. Natomiast no nawet badania wskazują, tak, że 71% klientów twierdzi, że ma wrażenie, że nadawca nie wie, kim oni są. A też przygotowując się do tego webinaru dla Was, sprawdziłam, jak to wygląda z segmentacją wśród naszych klientów i okazuje się, że 1/4 kont stosuje segmentację. To nie jest źle, to jest całkiem nieźle, natomiast no, zawsze ten wynik można poprawić. Tak, i będziemy Was tutaj chciały zachęcić do tego, żebyście zaczęli korzystać z segmentacji, bo ta segmentacja jest kluczem do personalizacji, a chyba nikt sobie nie wyobraża dzisiaj dostawać niespersonalizowanych wiadomości. Bo to też to, co pokazują dane, nie tylko jakby internauci uważają, że dostawają wiadomości, które pokazują, że nadawca nie wie, kim są, ale co więcej, 63% konsumentów zwraca uwagę na to, że wiadomości, które uważają, że nie powinny do nich trafić, są irytujące. I ze względu na to mogą tak naprawdę gorzej zacząć myśleć o Waszej marce, mogą przestać chcieć kupować w Waszych sklepach, dlatego ta personalizacja, którą można osiągnąć dzięki segmentacji, jest taka kluczowa. No, żeby zirytować odbiorcę, to już chyba nie ma nic gorszego. Dokładnie. Zatem możemy przejść do kolejnego pytania. Dlaczego poza tym, że segmentacja jest tym kluczem do personalizacji, warto z niej korzystać? Myślę, że można postawić znak równości, że segmentacja to się równa bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo równa się wystarczalność. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy segmentujemy bazę, to już powiedziała Agata, mamy możliwość wysyłania spersonalizowanych, dostosowanych treści do naszego odbiorcy,
No to też wpływa to na to, że odbiorca chętnie otwiera te wiadomości, zapoznaje się z nimi, klika, reaguje. Gdy to robi, jakby, no żadne nasze zachowania w internecie nie zostają jakby bez jakiejś kontroli, więc na przykład, tu podam jako przykład jedno z największych, najbardziej popularnych skrzynek mailowych w Polsce, to jest około 51% użytkowników korzysta ze skrzynki Gmail. I na przykładowo, algorytmy Gmaila jakby badają, monitorują, co robi klient z taką wiadomością na skrzynce. Jeśli wrzuci ją do spamu, to jakby jest dla nas oczywiste, że ta wiadomość trafi, będzie trafiać wiadomość do spamu. Natomiast jeśli nawet odbiorca usuwa wiadomości bez czytania, to dla algorytmów Gmaila jest to informacja, że te treści nie są ciekawe, nie są w ogóle dla tego odbiorcy. No i taki nadawca psuje sobie reputację, bo potem no, po prostu jego reputacja jako nadawcy spada i sobie psuje sam dostarczalność. Tak, także dzięki segmentacji, na co wskazują też algorytmy, możecie zwiększyć dostarczalność wiadomości, a aż 80% konsumentów oczekuje, że będzie dostawało właśnie takie spersonalizowane e-maile. I to, co się wiąże jeszcze z tą dostarczalnością, co może się wydawać oczywiste, ale też niekoniecznie, to też wzrasta sprzedaż. Wzrasta sprzedaż bezpośrednio po wysyłce takiej kampanii e-mailowej ze względu na to, że klienci, subskrybenci chętnie będą te maile otwierali, bo będą czuli, że one są bardziej skierowane do nich, a nie tak po prostu wysyłane ogólnie do całej bazy subskrybentów, dzięki czemu nie tylko rośnie wskaźnik open rate, ale rośnie także wskaźnik klikalności, dzięki czemu ci klienci, subskrybenci będą przychodzić na stronę waszego sklepu i będą, istnieje większe prawdopodobieństwo, że kupią produkty, które im tam polecacie. I tutaj taki protip, polecamy też korzystać z tutaj personalizacji ponownie i personalizowanych rekomendacji, żeby nie wszystkim wysyłać na przykład tylko bestsellery czy newslettery, ale żeby te produkty, które polecacie, też były przemyślane. Na przykład jeśli prowadzicie księgarnię, a do księgarni będziemy jeszcze dzisiaj wracać i wiecie, że wasi klienci kupią często książki dla dzieci, możecie im też polecić na przykład planszówki w takiej kampanii e-mailowej, ale już niekoniecznie na przykład jakiś romans albo kryminał. Chyba, że kryminał dla dzieci. Chyba, że kryminał dla dzieci, tak. I aż 49% konsumentów pokazuje, że chociaż raz zdecydowało się na spontaniczny zakup pod wpływem personalizowanej oferty. I dzięki e-mailom jest łatwiej trafić z personalizowaną ofertą niż poprzez media społecznościowe. Także tu naprawdę zachęcamy do segmentacji. Możemy przejść tutaj do kolejnego punktu plusu, którym jest właśnie czyszczenie bazy klientów i proszę za Milenę. Czyszczenie bazy klientów. Pamiętam, jak parę lat temu spotkałam się z terminem higiena baz odbiorców. Na początku mnie rozśmieszyło to stwierdzenie, to pojęcie. Natomiast teraz wiem, że nie ma w tym nic zabawnego. Jest to bardzo istotne. I o co chodzi w tej higienie? Chodzi o to, że jeśli zbieramy bazę odbiorców, to też zależy od przyrostu tej bazy. Natomiast warto jest sobie to monitorować, czy ci odbiorcy reagują, czytają nasze wiadomości. No bo jakby taka baza też jest takim, można powiedzieć, żywym organizmem, więc mogą po prostu adresy stać się nieaktywne, czyli tak zwane hardmans. Nigdy w życiu nie dostarczymy do hardmans wiadomości. Ona będzie, to jest twarda zwrotka, wiadomość odbija, a my wysyłając do tych nieaktualnych kont, no też jakby robimy sobie krzywdę, tutaj znowu jakby dotykamy tematu dostarczalności. No i podobnie jest też z miękkimi zwrotkami, jakby no, to znaczy miękkie zwrotki, no to wiadomo, że jak raz, drugi, trzeci odbije wiadomość, to później to też adres stanie się właśnie hardbansem, jakby nie jest to korzystne dla nas. Ale też druga rzecz, że jeśli odbiorcy nie są jakby zainteresowani naszą ofertą, naszymi treściami, no to też dobrze jest raz na jakiś czas pozbyć się ich z bazy, nie tracić swojego wysiłku, energii na coś, co nie przyniesie większych skutków. Lepiej się skupić na tych odbiorcach, którzy są zainteresowani, czytają, odbierają.
Tak, i pamiętajcie, że każda kampania marketingowa to inwestycja czasu i pieniędzy, więc nie warto po prostu inwestować ani czasu, ani pieniędzy w coś, co z góry jest skazane na niepowodzenie, czyli wysyłanie e-maili do osób, które ich nie otwierają, które nie chcą od Was dostawać takich wiadomości. Dlatego polecamy właśnie zadbać o higienę bazy subskrybentów, a o tym, jak to zrobić, to jeszcze będziemy mówiły w następnych punktach, jak przejdziemy do panelu sklepu. Ja też dodam, że niektóre programy marketingowe zakażą się wysłaną wiadomość, no tak, bo to jest koszt, który ponosicie często, tak. Więc to też może lepiej wysłać mniej tych wiadomości, nie tracić tych, nie przepalać budżetu. Mhm. I kolejnym takim plusem segmentacji klientów jest coś, co się łączy z higieną bazy, czyli aktywizacja użytkowników. Bo nie tylko wysyłacie e-maile do osób, które te wiadomości dzięki personalizacji będą częściej otwierać i zwiększyć się dostarczalność, ale także to jest taki sposób na to, żeby zaktywizować osoby, które do tej pory nie otwierały od Was raczej tych wiadomości i podczas jakby tej higieny bazy mogły zostać usunięte z niej. Dzięki temu, że możecie posłać na przykład taką ostatnią wiadomość, która będzie miała jakiś chwytliwy tytuł, na przykład to Twoja ostatnia szansa, zostań z nami, to już też pozostawiamy Waszej kreatywności i oczywiście dostosowaniu do Waszego biznesu. Możecie też ich zachęcić do tego, żeby zaczęli otwierać te wiadomości na nowo i powrócili do newslettera, którym im przesyłacie. No i ostatnia rzecz, myślę, że tych korzyści można byłoby wymieniać i wymieniać, to jest też takie wyróżnienie się. Wiadomości na skrzynkę dostajemy dużo. Prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, każdy jakby Polak ma więcej niż jedną skrzynkę mailową, więc uważa się, że co czwarty, trzeci, czwarty Polak otrzymuje 20 takich właśnie kampanii promocyjnych dziennie. No to jest bardzo dużo. Też warto się postawić jakby na miejscu odbiorcy. Też jesteśmy nie tylko nadawcami, ale też odbiorcami, więc też dobrze tak się postawić w skórze tego odbiorcy i się zastanowić, co ja sam bym chciał dostać. No i im więcej tych wiadomości, to wiadomo, że one mogą być łatwo pominięte, a znając odbiorcę, właśnie segmentując, poznając jakby jego preferencje, jesteśmy w stanie lepiej dostosować komunikację i właśnie może bliżej jego zainteresowań być, jakby w ten sposób się wyróżnić. A trzeba jeszcze dodać to, że przez pandemię i jakby sytuację, którą mamy, to tych wiadomości jest jeszcze więcej. Tak, szacuje się, że nawet ponad 20% tych wiadomości w tym momencie dostajemy więcej niż jeszcze przed pandemią. No i tu wyróżnienie się jest bardzo ważne. Jeśli jesteście jedyną firmą na rynku, która oferuje dany produkt, na przykład jesteście jakąś lokalną piekarnią w małym mieście, no to raczej nie ma problemu z tym, żeby się wyróżnić, bo też macie konkurencji. Ale jeśli już sprzedajecie produkty, które są bardziej powszechne i na przykład jesteście taką piekarnią, która sprzedaje swoje chleby w Krakowie albo w Warszawie, no to wyróżnienie się już może okazać się kluczowe do osiągnięcia sukcesu. No i pamiętajmy, że cały czas też mówimy o świecie e-commerce'u, kiedy te produkty w tym momencie są na masie różnych stron, nie tylko na stronach konkretnych sklepów, ale także marketplace'ach i tak dalej, więc wyróżnienie się i dotarcie do klienta może okazać się kluczowe, żeby osiągnąć wysoką konwersję sprzedaży. I możemy przejść też do następnego punktu. I myślę, że to jest coś, co Was zaciekawi bardzo, czyli to, jak zdefiniować konkretny segment klientów. I jakie sobie zadawać pytania, w jaki sposób właśnie podejść do tego tematu, żeby ten segment klientów był stworzony skutecznie. No i tu może taki spoiler, że na pewno musicie znowu to dostosować do swojego biznesu, a już o konkretach powie Milena. To tak, nie ma segmentacji bez danych, więc myślę, że o nich trzeba wspomnieć. Możemy wyróżnić trzy typy danych. Pierwsze z nich są to dane demograficzne. Dane typu imię, nazwisko, miasto, wiek i tak dalej. Najczęściej są to dane deklaratywne, czyli takie, które sam subskrybent podaje. No i tak bez adresu mailowego nie jesteśmy w stanie wysłać maila, wiadomo, jest to bardzo ważne. Natomiast no nie możemy się opierać wyłącznie na tych informacjach.
Więc bardzo kluczowymi danymi są dane behawioralne, czyli jak wskazuje sama nazwa, dane oparte na zachowaniach. I to są właśnie dane, które no, na przykład monitorujemy na stronie, więc wiemy, co klient przegląda, czego nie przegląda, prawda, co kupuje i tak dalej. Więc te informacje, też monitorowanie porzuconych koszyków na przykład, to jest bardzo istotna informacja dla nas. No i też dane transakcyjne. Akurat mamy to szczęście, że w Atomie te dane zbieramy, wszystko mamy w jednym miejscu, więc tworząc segment, to też pokażemy, jesteśmy od razu w stanie wiedzieć, że klient nie tylko przeglądał, ale też kupił, więc to jest bardzo kluczowe. No i jeśli chodzi o dane transakcyjne, to co musimy na pewno zbierać? Jak wiele klient wydaje, czyli tutaj kwota zakupu, jak często to robi, no i też jakby kiedy to zrobił, tak? Bo jeśli klient, który wydał dużo i jakby nie wiem, często, albo było to 5 lat temu, no to nie jest klient, który jest dla nas istotny, bo to już jest taki klient były, nieobecny. Tak, i to będzie bardzo ważne przy polecaniu produktów, bo klientom, którzy kupują w waszych sklepach dużo więcej i wydają też te pieniądze częściej, będziecie w stanie polecać produkty, które są droższe, bo istnieje większe prawdopodobieństwo, że oni je kupią, bo po prostu ich na nich stać. A w momencie, w którym klienci będą kupowali raczej tańsze produkty i rzadziej, no to polecanie im produktów premium czy droższych nie ma sensu, bo raczej ich i tak nie kupią. I jak już wiemy, jakie dane zbierać, no to Mileno, powiedz, jak odpowiedzieć na to pytanie, kim jest mój klient i co to jest persona sprzedażowa? Tak, jest takie właśnie pojęcie też w marketingu, persona sprzedażowa. To jest taki obraz klienta, który właśnie w oparciu o te dane, o których mówiłam, i też obserwacje klienta możemy stworzyć, więc dobrze jest sobie wyobrazić klienta, tak? My będziemy się tu posługiwać przykładem księgarni, więc jedną z takich person może być młoda kobieta, podróżniczka, która na co dzień no, pracuje, tak? Natomiast od czasu do czasu wyjeżdża i wtedy wiem, że do niej kierujemy książki z tematyką podróżniczą, ale też możemy je zaoferować na przykład e-booki, bo są lżejsze, bo więcej książek zabierze, nie przeciążając swojego plecaka czy walizki. Dokładnie, także pamiętajcie, by sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim tak naprawdę jest wasz klient. Na ekranie macie teraz takie pytania pomocnicze, też je dostaniecie potem w prezentacji od nas i oczywiście dostosowujcie to do swojego biznesu. Wy najlepiej znacie swoich klientów, więc najlepiej też odpowiecie na to pytanie. I tu powoli się zbliżamy do końca tej części teoretycznej i jeśli do niej mielibyście jakieś pytania, to przypominam, że możecie je zadawać przez tryb Q&A. I jeszcze chciałam powiedzieć o tym, dlaczego warto korzystać tak naprawdę z modułu newsletter na naszej platformie. Wiele zewnętrznych systemów nie ma dostępu do tych licznych danych, o których mówiła Milena, że warto je zbierać. Między innymi to są te dane transakcyjne. My tutaj, ze względu na to, że najpewniej macie sklep postawiony na naszej platformie, mamy dostęp do tych danych. Jeśli wysyłacie newsletter przez nasz moduł, to możecie korzystać z takich filtrów jak ilość i wielkość zamówienia. Macie też te wszystkie informacje w jednym miejscu. Korzystając z zewnętrznych systemów, albo nie macie w ogóle dostępu do tych danych, nie macie możliwości ich wykorzystania, albo wymaga to skomplikowanych integracji. A jeszcze dzięki temu, że na naszej platformie mamy możliwość uruchomienia modułu Marketing Automation, możecie też połączyć tak naprawdę wszystkie kampanie marketingowe i mieć je w jednym miejscu, co też będzie bardzo wygodne. Także tutaj zachęcamy. I teraz już mogę odstawić ekran? Tak, i teraz właśnie przechodzimy do czterech przykładowych kampanii e-mailowych. I najpierw opowiemy o klientach premium, następnie o klientach, którzy kupili konkretny produkt, potem o klientach, którzy właśnie nie otwierają od was wiadomości i tu wrócimy do higieny bazy subskrybentów, a pod sam koniec o nowych subskrybentach. Dajcie znać, czy w tym momencie widzicie ekran, który udostępnia Milena.
O, super. Także jesteśmy w naszym panelu sklepu na Atomie i już oddaję tutaj głos, jak będziemy segmentować. Dobrze, więc na początku stworzymy segment klientów premium. Chcemy wysłać, stworzyć grupę klientów, którzy w naszej księgarni, nie powiedziałyśmy jeszcze, mamy księgarnię o nazwie Fikcyjna, sprzedajemy książki i też inny asortyment. I chcemy wysłać do klientów, którzy w ostatnim półroczu kupili, wydali jakby sporo, robili wiele zamówień i chcemy ich tam nagrodzić taką specjalną wiadomością, nie do końca rabatem, tylko właśnie jakby dać im wpływ na tworzenie naszej księgarni, czyli coś takiego tylko dla tych klientów VIP. Aby stworzyć segment, należy przejść do zakładki newsletter w panelu Atom Store'a, następnie do segmentów, inaczej filtry klientów. Klikacie dodaj segment i teraz tak, podajemy nazwę. Ta nazwa jest tylko i wyłącznie dla Was, więc tak sobie opiszcie ten segment, żebyście po prostu wiedzieli później od razu, co to za segment. Następnie można wybrać listę subskrybentów. Ja tu chcę wziąć pod uwagę wszystkich klientów, więc nie zaznaczam żadnej listy. System weźmie pod uwagę wszystkie, które są stworzone w panelu. Tu jest jeszcze kilka opcji, po których można jakby tworzyć segment, natomiast no, naszym celem jest tworzenie tej grupy najbardziej, no, najważniejszych klientów, tak to myślę, że można określić, więc przejdziemy od razu do sekcji zakupy i teraz tak, ustalmy, że no, 4 zamówienia, to jest od minimum 4 zamówień, to jest sporo, wiem, że w księgarni w jednym zamówieniu taki klient, który czyta i dużo kupuje, to zamawia więcej książek, więc 4 zamówienia, no to niekoniecznie 4 produkty, więc jest to sporo. No i kwota, niech to będzie od 500 zł netto. Następnie określamy od kiedy, czyli tutaj jest taka opcja, że w ciągu ostatnich, no i niech będzie pół roku, to 180 dni. Możecie te dni wpisać i wtedy system potraktuje tak właśnie jak ostatnie dni, ale możecie też wybrać konkretny przedział czasowy, co będzie przydatne, jeśli będziecie chcieli wyfiltrować na przykład osoby, które kupowały więcej przy Black Friday albo przed świętami Bożego Narodzenia. Dokładnie. I też jakby co istotne, tu w Atomie należy zaznaczyć w grupie odbiorców, jeśli zaznaczymy wszyscy subskrybenci, to pójdzie to do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę. Więc ten zaznaczam, natomiast w tym przypadku, gdzie jest wszyscy klienci, to może się zdarzyć, że nie każdy klient wyraża zgodę, albo może już z niej zrezygnował, więc pamiętajcie też o tym. Tym bardziej, że jakaś wiadomość promocyjna, no to jakby trzymamy się tych zgód, jest to bardzo ważne. I jakby już właściwie stworzyłyśmy taki segment osób, natomiast też można go stworzyć na zasadzie programu lojalnościowego. Tworzyło się go wcześniej i ustalacie, ile punktów, od ilu punktów jakby ma być ten segment. A punkty przedziela się, w zasadzie nagradzacie klienta punktami za co chcecie. To może być punkt, nie wiem, za zapisanie newsletter, za dodaną opinię, ale też możecie sobie ustalić, że na przykład za każdą złotówkę wydaną, czy wydane 10 zł, jakby to też jakby sami ustalacie, przyznajecie jeden punkt. Więc wtedy klient, który ma więcej punktów, jakby jest od nas informacja, że więcej wydaje. On też te punkty może wykorzystywać, więc te punkty będą malały. To nie jest tak, że jakby dostał te punkty i jakby już jest najważniejszym klientem, tylko one też jakby zmieniają liczbę. Więc tylko chodzi mi o to, że to jest jakby alternatywny sposób. Tutaj natomiast pozostaniemy przy tych filtrach po zakupach. Można też sprawdzić ilość pasujących adresatów, więc to też jest informacja też dla Was, czy ten segment ma sens. No bo jeśli będzie tym jakaś mała liczba osób, no to może jednak warto pomyśleć nad innymi
segmentami. Tak, i to właśnie jest świetny sposób i też pamiętajcie, żeby to dostosować do wielkości swojej bazy subskrybentów. Jak macie bazę, która ma 1000 osób i jakiś segment będzie 7-osobowy, to nie do końca jest sens, żeby przesyłać jemu wiadomości, ale jak jesteście dopiero przed początkującym sklepem i te 7 osób będzie segmentem z listy 70 subskrybentów, no to już sprawa wygląda zupełnie inaczej. Dokładnie. No i teraz przejdziemy, tak żeby było krok po kroku, do stworzenia newslettera. Należy przejść do zakładki, jakby nadal jesteśmy w obrębie zakładki newsletter, przechodzimy do stwórz nowy i tutaj wcześniej mi Agata przygotowała teksty, więc ja sobie z tego skorzystam. Tytuł to jest temat wiadomości, który klient zobaczy, ale też tak jakby nazwa tego newslettera na liście, więc po tej nazwie, później po tym tytule będziecie mogli odszukać newsletter. Jeśli chodzi o tytuł spersonalizowany, to jest taki alternatywny tytuł, który wyśle się do klientów, u których są informacje. Tu wyświetlam tooltip, ponieważ od razu jest podpowiedź, jak można, jaki znacznik odpowiada za imię, czyli tam hash, first, podkreśnik name i hash, więc jakbyście zapomnieli, to zawsze to sobie można sprawdzić. I teraz dodaję ten adres i jak to zadziała. Tak jak mówiłam, ci, którzy mają imię, dostaną ten tytuł spersonalizowany. Jeśli tej informacji w rubryce jest jakby pusto, to dostanie taki domyślny temat. Jeśli chodzi o ukryty tekst wprowadzający, to jest nic innego jak preheader, czyli takie zdanie, które pojawia się zaraz obok tematu w jeszcze nieotwartej wiadomości na skrzynce. Co ciekawe, po wejściu no to tego jakby do newslettera tego zdania nie ma, więc możemy wykorzystywać taki preheader, ten właśnie tekst, ukryty tekst wprowadzający do tego, żeby dodatkowo striggerować klienta do otwarcia wiadomości, ale też uniknąć sytuacji, w której jako pierwsze zdanie z newslettera zostanie zaciągnięte na przykład treść linku podglądu, czyli macie temat, tak jak my tu, dziękujemy, że jesteś z nami, a później się wyświetla takim troszkę mniejszym fontem, mniejszym drukiem. Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj. Więc też dobrze ustawić sobie ten tekst, żeby link podglądu nam się tutaj nie zaciągał. Jeśli chodzi o kwestie wysyłki, czas wysyłki, jest opcja wysyłki cyklicznej, raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu lub częściej. Wtedy też macie możliwość określenia konkretnego dnia tygodnia. Natomiast no, kiedy to można wykorzystać? Jak jest coś, jak jest newsletter jakiś może właśnie z nowościami, możecie zawrzeć listę dynamiczną i te nowości będą automatycznie wysłane do klienta, ale też może jak jest jakiś abonament i chcecie przypomnieć o kończącym się abonamencie, to też można jakby z góry taką cykliczną wiadomość ustawić. Tak, albo jak sprzedajecie produkty, które trzeba kupować regularnie, na przykład szampony, żele pod prysznic czy soczewki, to też pamiętajcie, żeby dostosować do tego, co sprzedajecie do waszego biznesu. Dokładnie, więc warto się zastanowić i wtedy w ogóle przy stworzeniu newslettera najpierw trzeba się zastanowić, prawda, co chcemy zrobić. I my wyślemy tę wiadomość jednorazowo, więc tu określamy dzień. Myślę, że określimy go na jutro. Nie będzie to taka poranna godzina. W piątek jednak już może być za późno, żeby ktoś chciał czytać maile. I teraz kwestia cappingu, dość istotna sprawa. Jest to opcja, którą ustawiacie w konfiguracji w zakładce marketing. I ustawiacie go w godzinach. Cupping jest niczym innym jak takim filtrem, który chroni przed zaspamowaniem naszego klienta. I jeśli na przykład cupping ustawicie na 12 godzin, no to jeśli jakaś wiadomość została już wysłana do klienta, my wysyłamy teraz kolejną, to w ciągu 12 godzin jakby nie dostanie niczego poza tą pierwszą wiadomością. I to jest zabezpieczenie, które służy temu, że jeśli wysyłamy dużo, mamy wiele segmentów i może się zdarzyć, że ten klient spełnia kilka warunków i znajduje się w kilku grupach, to jakby zabezpieczamy się przed tym, że nie dostanie kilku newsletterów na raz.
no bo to wiadomo, nie byłoby zbyt dobre. Tak, dzięki temu też nie zespamujemy klienta, także pamiętajcie, żeby to ustawić, zwłaszcza jeśli macie dużą bazę subskrybentów. I jest też opcja dołączenia kuponu, również go można wcześniej stworzyć w panelu Atoma. Co istotne, to jeśli chodzi o grupę docelową, to my tu wybierzemy segment, który już stworzyłyśmy przed chwilą, tych klientów premium. Natomiast gdybyście chcieli dookreślić coś, to jakby tutaj są jeden do jednego z segmentu te opcje wklejone, więc można to oczywiście wykorzystać, taki filtr też można zapamiętać i tak jakby stworzy się drugi segment. My skorzystamy z tego, który utworzyłyśmy wcześniej. No i też w Atomie jest możliwość takiego omnichannelu, jakby wielokanałowego porozumiewania się z klientami. Tu również dostajemy przy e-mailu, natomiast jest też możliwość wysyłki SMS-ów czy powiadomień web push. Tak, je możecie wysyłać, jeśli macie wykupiony moduł Marketing Automation Extend. W tym podstawowym module jest możliwość wysyłania newsletteru poprzez e-maila. I jeśli chodzi teraz o tworzenie treści wiadomości, to bardzo istotne jest to, że wcześniej należy stworzyć szablon. Tutaj podjadę wyżej, żeby wam pokazać. On jest również dostępny z zakładki newsletter, szablony. Jest to szablon, który jest stworzony w HTML-u, więc jeśli nie znacie HTML-a, to najlepiej, gdyby przygotował wam go specjalista, grafik. W takim szablonie też znajdują się znaczniki, które można edytować, więc w zasadzie wystarczy raz stworzyć szablon, a później można sobie podmieniać i treści, i grafiki, i tak dalej. Więc ja teraz też wybieram stworzony wcześniej szablon, który jest takim szkieletem wiadomości. Logo tu mam już, też jest podlinkowane do strony, ale jest już wgrane na sztywno w HTML-u z tego względu, że no nie jest, logo nie zmienia zbyt często, więc dla ułatwienia, żeby tego ciągle nie wklejać, nie podmieniać, jest już na sztywno wstawiony, osadzony właśnie w HTML-u. I dodamy tu jakiś baner. Warto jest wskazać tutaj URL i kierować klienta jakby w ogóle każdą, co możecie, w ogóle to linkujcie wiadomości, grafiki, przyciski call to action, produkty, bo to jest dodatkowa szansa na konwersję. Klient przejdzie na stronę, ma to ułatwione i mnie osobiście dosyć denerwuje, jeśli nie mogę przejść od razu z jakiejś grafiki, bo jest to taki taka stracona szansa, klikam i prawda, muszę szukać, więc klient nie może szukać, on musi mieć wszystko podane na tacy. Tak, i to jest dużo prostsze i też dzięki temu jest większa szansa na to, że właśnie klient trafi w to miejsce, które chcecie mu podlinkować, także tu nie zapominajcie, żeby wpisać adres URL, który będzie się wyświetlał po naciśnięciu grafiki. Tutaj podam taką ogólną stronę, natomiast można też do konkretnej kategorii, na przykład skierować klienta czy produktu. I dodamy teraz zdjęcie, ja je również mam przygotowane wcześniej, więc wybieramy baner. Aha, i tekst alternatywny. To jest tekst, który wyświetli się w programie pocztowym na skrzynce, która nie pobiera automatycznie obrazków. Na pewno się spotkaliście z taką sytuacją, takim przodownikiem niewyświetlania obrazków jest Outlook. No jest to dość specyficzny program pocztowy, no ale on też nie powstał, jakby nie jest jakby taki przygotowany dla kampanii promocyjnych. Jak powstawał, to w ogóle miał inny cel, więc. Ale również zdarza się też na innych popularnych programach, więc taki tekst jest dobrze wpisać. Ja tu przepiszę tekst, który mam na. Na banerze. Na banerze, dziękuję. Nie umiem robić dłużej nagraz. No nie, to może na jeszcze powiesz obrazek, żeby zobaczyć. To też warto się zastanowić, co tu wpisać, natomiast jest to też informacja dla klienta i też, no bo co on zobaczy, jak będzie wiadomość stworzona z samych obrazków, co w ogóle jest bardzo złe, bo wiadomość jest wtedy cięższa i też te algorytmy, widząc, że jest jakby sama, widziałam jakieś takie newslettery. Mhm.
była jedna wielka grafika. No i to jest bardzo złe, bo to taka wiadomość od razu leci do spamu właściwie. Tak, i wtedy też jest dużo mniejsza szansa tak naprawdę na personalizację, bo możecie podsyłać bardziej spersonalizowane banery, czy właśnie polecać bardziej spersonalizowane produkty, tylko że e-mail też jednak nam się kojarzy z taką wiadomością tekstową, więc warto jest to wykorzystać. Oczywiście też nie zarzucać klienta nie wiadomo jak długą wiadomością, ale jednak tak, coś tak, nie wiadomo. Nie trzeba je scrollować, tak. To też jest istotne. Dobrze, to uzupełnimy teraz tekst. Tu mam ten znacznik edytowalny, klikam w tytuł. Czekaj, to nie było chyba, to było, przepraszam, to był ten temat. Tak, jako tytuł potraktowałyśmy po prostu zwrot do adresata, czyli się z nim witamy. I tu pamiętajcie, że jeśli, żeby dostosować to też do komunikacji, którą prowadzicie z klientami na co dzień. Jeśli jesteście z nimi na ty, to możecie spokojnie w tym e-mailu napisać cześć, ale jeśli prowadzicie, jesteście na przykład B2B i zwracacie się do swoich klientów na pan, pani, to lepiej jest zdecydowanie użyć jednak zwrotu szanowna pani i wtedy zamiast znacznika first name użyć ten, który dostosuje imię w wołaczu, żeby to wszystko było spójne tak naprawdę z całą komunikacją waszej marki. Dokładnie tak. No i tu jest jakby first name, to jest znacznik, który odpowiada jakby w mianowniku, podaje imię, ale też można jej podać w wołaczu, bo wtedy pani Milena, pani Agata, prawda? Tak. Pani Milena, to już mi tak, no nie za bardzo. Dodaję tutaj tekst główny. Generalnie on jest, może być już oscylowany przez to, jak będzie stworzony szablon HTML, ale też można z tego edytora WYSIWYG tak zwanego skorzystać i tu też można dostosować ten tekst. To też już musicie sami zdecydować, czy chcecie właśnie za każdym razem jakoś inaczej ten tekst modyfikować, a jeśli chcecie mieć odgórnie ustalone formatowanie tekstu, to lepiej jest to też na sztywno w HTML-u, tylko potem ten tekst podstawiać. Dokładnie. Dodam jeszcze tu grupę produktów i jakby opcji jest sporo. Można je dodać automatycznie, wtedy one jakby zostaną wtedy, co możemy? Możemy promocje, bestsellery, nowości tutaj zassać, ale też możemy stworzyć dynamiczną listę wcześniej, czy landing page, no na przykład dynamiczną listę, w której pokażemy produkty konkretnego producenta. Także no, możliwości też jest sporo. My tu się zdecydujemy na wybór ręczny. Co istotne, w wysyłce cyklicznej no, lepiej nie dawać tych produktów ręcznie, no bo one będą jakby zakazane, a one muszą rotować, jeśli to będzie w przypadku cyklicznej wysypki, to wiadomo, że musimy jakby co chwilę pokazywać inne produkty. I tu wystarczy wpisać po nazwie, ja sobie zerknę, jakie te książki chciałam dodać. Wystarczy wpisać pierwszych kilka liter i system wtedy podpowie produkty, które się zaczynają właśnie na te litery i będziecie mogli dzięki temu je tutaj wrzucić. Pamiętajcie, że możecie dodać tak naprawdę tyle tych produktów, ile chcecie, ale lepiej nie przesadzać z ilością, bo też e-maile klienci otwierają nie tylko na desktopie, ale także na mobilu. I wtedy, jeśli otwierają na mobilu, to najczęściej te produkty się będą wyświetlały jeden pod drugim, no i w tym momencie będzie bardzo, bardzo dużo scrollowania i oni nie dotrą do końca. Więc tak rekomendujemy, żeby naprawdę maksimum takich produktów, które polecacie, żeby to było 6. Jeśli wybieracie te produkty automatycznie, to tam też na dole jest taka opcja, żebyście wybrali liczbę tych produktów, które się zaciągną. Dokładnie. No i tak tutaj właśnie te jakby produkty są. Generalnie no, sprzedajemy książki, więc grafikami są okładki. Mamy nazwę autora i cenę. Nic więcej nam nie trzeba. Tak, to też się zaciągnie z waszego sklepu. Zaciągnie się, więc jest to szybkie, proste i też możemy przejść od razu do konkretnej książki na stronę. No i dobrze, tu jeszcze inne elementy, no, też są ikony social mediów, istotne, jeśli w ten sposób komunikujecie się z klientami, podejrzewam, że tak. No i też jakieś dane kontaktowe, żeby było wiadomo, kto wysyła tę wiadomość. No i bardzo istotna rzecz,
czyli link rezygnacji, link zwany opt-outem. Dajemy w nim możliwość klientowi, by zrezygnował z naszej komunikacji i chcę powiedzieć, żebyście nie bali się tego, bo czasem lepiej dać wybór i ja na przykład, no znowu pójdę na nerwuska, ale znowu, bardzo się denerwuję, jak chcę zrezygnować z jakiejś wiadomości, bo zapisałam się w ogóle, nie wiem, żeby otrzymać zniżkę na przykład. Tak, zapisałam się po coś, ale już jakby nie interesuje mnie to i raz skorzystam, nie chcę więcej, chcę się wypisać, a tam nie ma nikogo rezygnacji. Albo co gorsze, może lepsze, ale każą mi się jakby zalogować na konto. Ja już nie pamiętam hasła. To jest dodatkowy czas, przypomnienie, dostanie się na to konto i gdzieś tam szukanie opcji rezygnacji. Więc wtedy przyznam szczerze, że oznaczam wiadomość jako spam, żeby już jej więcej nie dostawać. Więc teraz spam, czy jeden wypisany lub więcej subskrybent. No, na szali, jak postawimy, to jednak. Spam jest większym złem, tak. Dlatego nie bójcie się tego. I pamiętajcie, że to nie jest dodatkowe zachęcanie subskrybentów do tego, żeby się wypisali z tej listy, tylko tak naprawdę umożliwienie im tego, co też będzie jednocześnie pomagało w tym czyszczeniu tej bazy subskrybentów na bieżąco, bo klienci będą się mogli sami z tej bazy usuwać, jeśli nie będą chcieli w niej być. Tak, no i też jest taka jakby automat na bieżąco właściwie higiena, że ta baza się może sama też czyścić. No i jeśli chodzi teraz o newsletter, on jak widzicie trafił na listę newsletterów, wystarczy go teraz jeszcze aktywować, wtedy weźmie pod uwagę ten czas, który ustawiliśmy, wiadomość zostanie wysłana, ale jeszcze zanim aktywujemy i usiądziemy spokojnie z kawą, to trzeba zrobić ważną rzecz, czyli sprawdzić, jak to się wyświetla. Więc jakby tutaj w Atomie mamy opcję podglądu na desktopie oraz na mobilu, ale ja zachęcam gorąco, by także wysyłać wiadomość na swoją skrzynkę. Ja takich skrzynek mam kilka, na Gmailu, na Outlooku, Onecie, WP i takich, no, takich najważniejszych, najbardziej no, procentowo jakby używanych w Polsce skrzynek, jeśli wysyłam do polskiej listy, polskich odbiorców, wiadomo, tak. Więc to zagraniczne będą to raczej inne też programy. I też sprawdzam na mobilu, klikam, sprawdzam, jak wyświetlają się grafiki, czy są podlinkowane wszystkie elementy, czy nie ma literówek, żeby to była taka przygotowana i było widać, że się staramy. Tak, i pamiętajcie, że to jest bardzo istotne, bo wpis na blogu czy w social mediach jesteście w stanie edytować, a jak wyślecie już newslettera, no to klienci, subskrybenci go dostaną i nie będziecie mieli możliwości ingerować w to. I raczej nikt wam nie odpisze, ej, tutaj jest literówka, albo tutaj coś jest źle podlinkowane, tylko po prostu nie wejdą w tego linka, albo będą myśleli o tym, że jesteście niestaranni w przypadku literówek. Także po wysyłce newslettera już nie ma odwrotu, także sprawdźcie nie tylko podgląd, ale koniecznie prześlijcie też tutaj sobie testowo na swoje skrzynki mailowe i sprawdźcie, jak się ten newsletter otwiera. Dobrze, bo żebyśmy zdążyły, to może kolejny segment. Tak, no i tutaj tak odpowiedziałyśmy wam właśnie, jak wygląda na przykładzie tych klientów premium przesłanie całego newslettera. Teraz powrócimy do zakładki segmenty i opowiemy o kolejnych segmentach. Teraz chcemy skupić się na targetowaniu i tutaj zdecydowałyśmy się na wybór klientów, którzy kupili coś z kategorii dla dzieci, oczywiście w tej naszej księgarni fikcyjnej. Macie też przy targetowaniu oczywiście wybór innych opcji, bo tam między innymi możecie wskazać na to, na klientów, którzy niczego nie oglądali i nie kupili, bądź oglądali, ale nie kupili czegoś z konkretnej kategorii, wtedy można im na przykład polecić produkty z tej kategorii albo przesłać kupon na produkty z tej kategorii oraz na klientów, którzy właśnie kupili coś z konkretnej kategorii, no i my skorzystamy z tej opcji. Pamiętajcie ponownie, żeby to dostosowywać do swoich klientów. Dokładnie, przypominamy, mamy księgarnię fikcyjną. Nazwa nieprzypadkowa. I teraz chcemy stworzyć segment dla osób, które kupiły produkty z kategorii dla dzieci pół roku temu. No i chcemy wysłać kolejną propozycję, tej jakby nowinki ze świata książek z tej dokładnie kategorii. Tutaj nazwę podałam tak jak poprzednim razem. Tym razem skorzystamy z opcji targetowania. I to jest coś też,
A dobrze, to za chwilę. Generalnie użytkownicy, którzy kupili, wybiera ten Radio Baton, można wybrać konkretny produkt. Nie wiem, przykładowo, jeśli ktoś kupi książki Harry'ego Pottera, no to mogłaby zaproponować inne książki dotyczące magii. To na przykład by się sprawdziło w momencie, w którym też wychodzi kolejna część właśnie jakiejś konkretnej książki, albo na przykład ktoś kupił jakiś produkt w waszym sklepie i wychodzi jego odświeżona wersja, także też to dostosujcie do tego. I tu wybieramy na kategorii, jeśli ją wprowadzicie, to jakby ona się pokaże, należy ją kliknąć i jeśli jest taki x-ik tutaj, no to już ta kategoria się tutaj zapisała. I właśnie mówiłyśmy, że pół roku temu, ale później uznałyśmy, że gorącym okresem sprzedażowym były święta Bożego Narodzenia, już miło tak księgarni, więc bierzemy jednak pod uwagę ten okres i dajemy tak połowę listopada, żeby też wtedy te zakupy były wzięte pod uwagę. Tak, żeby polecić właśnie książki z tej kategorii osobom, które kupiły to, a teraz wiadomo, że są wakacje, więc dzieci będą miały więcej czasu na czytanie czy granie w planszówki. Dokładnie i chcemy też tego newslettera wysłać osobom, które na co dzień zapoznają się z naszą ofertą i z naszymi też newsletterami, więc wybieramy aktywność, liczbę otwartych wiadomości minimum 3, no i też od tego samego czasu. Tak, i też pamiętajcie przy tej liczbie otwartych wiadomości, żeby to dostosowywać do tego, jak często wysyłacie newslettery. Bo jeśli wysyłacie newslettera raz na 2 miesiące i zaznaczycie, że ktoś otworzył 3 newslettery w ciągu pół roku, no to jest po pierwsze szansa, że nie dostał nawet 3 newsletterów, a po drugie istnieje też prawdopodobieństwo, że akurat nie otworzył tylko jednego, bo akurat wtedy był na urlopie albo miał jakiś młyn w pracy i nie miał na to czasu, a na co dzień jednak was czyta. Także to też dostosujcie do tego, jak często przesyłacie te kampanie marketingowe przez maile. Dokładnie. Ja już edytowałam, nie będę zapisywać. Możemy przejść do kolejnego. Tak, i to jakby jest ten kolejny segment, kolejna opcja, którą Wam polecamy. I dalej przejdziemy do czyszczenia bazy subskrybentów, czyli to, co jest takie istotne, a na co się tak wcale często nie decydujecie. Okej, czyli higiena. Tak. Tu wybiorę listę konkretną. I co jest ważne, żeby wyłonić klientów, którzy no już nie do końca są z nami. Tu skorzystamy też z opcji targetowania. Użytkownicy, którzy niczego nie oglądali, nie kupili. I tu również damy, to znaczy tak myślałam, żeby dać ostatnie, tak tu damy 180 dni, czyli takie ostatnie pół roku, ale ostatnie pół roku to jest także klient, który został dodany miesiąc temu, tydzień temu, więc jest możliwe, że on jeszcze nie dostał wiadomości albo po prostu jej nie otworzył, więc żeby nie wykosić sobie z bazy tych adresów, które są nowe i które jeszcze nie miały szansy za bardzo reagować na to, co wysyłamy, to też tutaj ustawię aktywność i dodam ją na miesiąc wcześniej, do 28 czerwca i w ten sposób stworzymy segment, w którym będą właśnie klienci nieaktywni, ale z dokuczeniem tego ostatniego miesiąca. Miesiąca, 2 tygodni, no to też możecie ustawić jakby dostosowując do siebie. I warto taki zabieg powtarzać cyklicznie. To nie musi być pół roku, to może być co kwartał, ale dobrze jest, żeby w każdym kwartale właśnie taka akcja higieny się odbyła. Tak, i wtedy najlepiej, żeby posłać tym klientom, którzy wpadli do tego segmentu, ostatniego maila, tak jak wcześniej już mówiłam w tej części teoretycznej, z takim chwytliwym tytułem, wysłać im wtedy na przykład kupon rabatowy albo informujecie o zmianach w waszym sklepie, co mogłoby ich zachęcić do ponownych zakupów albo do chociaż oglądania tego sklepu. I jeśli ci klienci wtedy nie otworzyli tej wiadomości, to ich po prostu usuwacie w ogóle z bazy subskrybentów albo oznaczacie jako nieaktywnych, a jeśli otworzyli, no to albo już wypadną sami z tego segmentu, albo też istnieje szansa, że się sami wypisali. Więc też wtedy pamiętajcie, żeby koniecznie umieścić tą informację o wypisie z newslettera. Dokładnie tak, jeszcze tak sobie myślę, że można stworzyć wiadomość, w której właśnie z jednej strony tak, zostaje z wami, ten rabat łapie, tak?
o którą wspomniałaś, a na przykład w drugim przycisku, też takim widocznym, możemy dać link rezygnacji, który już nie będzie takim małym napisem na dole, ale właśnie dla tej grupy, którą no, chcemy zweryfikować, no to można zrobić, tak, że po prostu automatycznie nam się te adresy wypiszą. Dokładnie. I teraz przejdziemy do ostatniego segmentu, czy do segmentu subskrybentów, którzy się dopiero co zapisali do naszego newslettera. I tu może taka mała niespodzianka, bo wychodzimy z modułu newsletter i przechodzimy do modułu Marketing Automation. I tam w zakładce informacje dla subskrybentów macie możliwość przesłania 5 wiadomości po konkretnej liczbie dni od zapisania się do newslettera. To nie musi być oczywiście 5 wiadomości, ale to jest taka możliwość dla Was, żeby zapoznać klientów, subskrybentów z Waszą marką, z bestsellerami, z tym, co sprzedajecie, z ofertą sklepu, albo stworzyć na przykład lejek zakupowy. Więc warto też tę opcję wykorzystać. Tutaj jak sobie rozwiniecie którąś z tych wiadomości, to ona domyślnie wygląda bardzo prosto jak maile systemowe. Oczywiście też macie możliwość wgrania w HTML-u tak naprawdę tego szablonu, który będziecie stosować też przy pozostałych segmentach, więc ona też nie musi tak wyglądać. I co istotne, jest też taka opcja na samej górze, że blokujecie wysyłkę wiadomości, które będą wysyłane w tym czasie ogólnie, na przykład do bazy subskrybentów. I tu wtedy od Was zależy, czy chcecie, żeby klienci, którzy subskrybenci, którzy się dopiero co zapisali do Waszej bazy, dostawali także inne newslettery, czy właśnie chcecie im przesłać serię 5 newsletterów i dopiero po tym będą dostawać inne. I tu taki protip, polecam, żeby w pierwszej wiadomości poinformować ich, jak często będą dostawali i przez jaki czas te kolejne newslettery. Dzięki czemu klientom też tak się utrwali trochę w głowie, że na przykład w każdy wtorek o 9 wpadnie im wiadomość od Was, dzięki czemu też możecie wytworzyć taką chęć otwarcia i czekania właśnie na te newslettery. No i tu też polecamy skorzystania z tej opcji, bo ona nie jest aż taka powszechna właśnie ze względu na to, że trochę jest ukryta w tym module Marketing Automation. I to tak naprawdę, jeśli chodzi o pokazanie panelu sklepu, to tyle. Teraz przejdziemy właśnie do czasu na pytania i odpowiedzi. Także jak jeszcze macie jakieś pytania, które chcielibyście zadać, to możecie je napisać. I tutaj tak w ramach podsumowania polecamy korzystać z modułu właśnie u nas newslettera i wykorzystywać wszystkie możliwości na segmentację. Także przechodzimy już do... Do pytań? Tak. Nie jest źle, ale mamy 7 minut. Tak. Jeśli nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie pytania, to też się nie martwcie, odpowiemy je wtedy w wiadomości, którą Wam prześlemy zaraz po. Tutaj pierwsze pytanie, czy liczba otwartych wiadomości dotyczy wiadomości newsletter, czy też systemowych? Rozumiem, że to chodzi o to ustawienie w module newsletter w opcji segmenty. Tak, i dotyczy tylko wiadomości newsletterowych. Te wiadomości maile systemowe czy maile transakcyjne działają zupełnie odrębnie. No bo też jakby tam nawet nie ma linku w opisu, to są wiadomości, które służą do komunikacji z klientem, no i on nie może z nich zrezygnować, więc to jest jakby zupełnie inna bajka. Tak, i pamiętajcie, że jednak ten moduł newsletter służy do przesyłania wiadomości subskrybentom, a subskrybent niekoniecznie jest klientem, a klient niekoniecznie jest subskrybentem. Dlatego też tak istotne, żeby zaznaczać, żeby przesyłać te maile i te segmenty tworzyć tylko na podstawie subskrybentów, żeby przez przypadek nie przesyłać wiadomości marketingowych do osób, które nie wyraziły zgody na przesyłanie takich wiadomości promocyjnych. Mam jeszcze jakieś pytanie? Tak. Co z ilością komunikatów, jaką wysyłamy do różnych segmentów? Czy robimy osobne wysyłki w tym samym czasie? Chodzi do innych grup? Czy systemy mailowe nie zaczynają nas traktować jak spam? Ja myślę, że to pytanie jeszcze było zanim powiedziałam o karpingu. Więc już karping na pewno nam to ograniczy. Ale też może tu chodzi jednak o to, że czy systemy mailowe nie zaczynają nas traktować jako spam? Też jeśli dzielimy grupę na mniejsze, bardzo na mniejsze grupy,
dostosowujemy to do tych odbiorców, to oni też bardziej reagują. A nie ma nic lepszego na filtry antyspamowe niż to, że użytkownik czyta, klika, to co jest jakby. A jak jeszcze by dodał swojego odbiorcę jako zaufanego nadawcę, jakby odbiorca dodał sklep jako zaufanego nadawcę, to już w ogóle. Tak, to na przykład też jest taka informacja, którą możecie przesłać w tej pierwszej wiadomości do nowo zapisanych subskrybentów, żeby właśnie zaznaczyli, że jesteście zaufanym nadawcą. Sama się z tym spotkałam, zapisując się do kilku newsletterów i rzeczywiście jest tak, że wtedy one trafiają jakby na skrzynce pocztowej do tych wiadomości, które mam na tej głównej stronie, no i wtedy też mi nie wpadają do spamu. A to też była dla mnie taka informacja, którą jakby sama wcześniej nie wpadłam, żeby te newslettery, które chcę otrzymywać, tam przenieść, a dzięki temu nie lądują w spamie, bo też czasami jednak w spamie lądują wiadomości, które chciałabym otrzymać, a tam przecież nie zerkam tak regularnie jak na skrzynkę pocztową. Dokładnie, także fajny, bardzo fajny produkt. Tak. I tutaj pytanie o to, jaki rekomendujemy cupping. No, to myślę, że możemy udzielić odpowiedzi, która może Wam się nie spodoba, ale to zależy. To zależy, jak macie dużą bazę, jak często się komunikujecie. Nie ma idealnej recepty. To chyba powiem to, co na początku, żeby czuć się, wejść w skórę odbiorcy i się zastanowić. Ja na przykład nie wyobrażam sobie wysyłania od jednego nadawcy maila kilka razy dziennie. Tak. Raz dziennie, codziennie, jeszcze naprawdę musiało być coś bardzo ciekawego, ale no tak wydaje mi się, że dwa razy na tydzień. Tak, także te 24 godziny to tak naprawdę jest takie minimum, powiedzmy, że 12, bo raczej nie przesyłacie tych wiadomości w nocy i to naprawdę takie minimum. Jeśli macie dużą bazę subskrybentów i wysyłacie te wiadomości częściej, to też żeby nie zaspamować tych klientów tymi wiadomościami codziennie, bo wiadomo, że jak ta baza jest mniejsza, no i przesyłacie zwykle newsletter raz w miesiącu, a może się zdarzyć taki tydzień, że ktoś dostanie dwa, na przykład dzień po dniu, to nie ma potrzeby ustawienie tego cuppingu na większą liczbę godzin, ale jeśli macie dużą bazę subskrybentów i wysyłacie te wiadomości bardzo często, no to lepiej jest wtedy ustawić ten cupping na przykład na 72 godziny, żeby taki subskrybent otrzymał wiadomość maksymalnie dwa razy w tygodniu. Dokładnie, no ale jakby ten cupping jest cały czas jakby w module newslettera, więc to też jest fajne, że nie musimy pamiętać. W przypadku, gdy chcemy wysłać wiadomości, jakby ona musi trafić do odbiorców wszystkich, no to wtedy bezpośrednio w tym newsletterze mamy opcję wyłączenia cuppingu, prawda? To też jest fajne, że nie trzeba o tym gdzieś z tyłu głowy pamiętać, że jest jakieś ukryte ustawienie, które nas zapobije. Także to ponownie po prostu musi się dostosować do swojego biznesu i też na szczęście można z tego ustawienia rezygnować już przy konkretnym newsletterze. Newsletter SMS też można wysyłać z systemu bezpośrednio, czy nie? No, to mamy też, to mówiła się, nie, prawda? O MAEL, Marketing Automation Extended. Jeśli macie wykupiony dostęp do tego modułu, to wtedy możecie bezpośrednio wysyłać te newslettery także z systemu. Można je także wysyłać przez integrację z SMS API. Dokładnie. Także tutaj jest kilka możliwości. Czy poprzez segmentację w systemie możemy ustawić dokładne godziny, w jakich e-maile będą wysyłane? Czy to może wpłynąć na zainteresowanie klientów? Tak, to jest też jakby ważne, żeby dostosować ten czas wysyłki. Chciałabym zerknąć. To jest dobre pytanie w ogóle. Można zobaczyć, kiedy otwierał, ale nie mam z godziną. Mogę zaraz sprawdzić. Ale to też jest jakby bardzo istotne, no bo to też jakby odbiorcy mają swoje preferencje, przyzwyczajenia, więc to, że jest się w nie, to nie dostosować. Tak, na pewno jest możliwość ustawienia wysyłki o konkretnej godzinie newsletterów, czy to cyklicznych, czy właśnie tych wysyłanych jednorazowo. Chyba nie ma możliwości, żeby je dopisywać konkretnie do segmentu i oczywiście ta godzina wpływa na zainteresowanie klientów. Jeśli przyślemy newsletter i jesteśmy na przykład B2B o 19 w piątek, no to oczywiście, że tak jakby tak chętnie go nikt nie otworzy, bo raczej wtedy już nikt nie będzie w pracy, a do poniedziałku rano jak otworzy skrzynkę, no to mogą wpaść już na nią istotniejsze wiadomości. W poniedziałek rano też najczęściej dostajemy wiele wiadomości, więc te newslettery gdzieś spadają na dalszy plan. Także dostosujcie to do tego ponownie, jakby jaki biznes prowadzicie. Jak na przykład
sprzedajecie ubrania, buty, jesteście z branży fashion, no to w tym momencie przesyłanie tych newsletterów o 9 w sobotę, kiedy ktoś ma czas na zrobienie zakupów, będzie trafne. Także to ponownie trzeba dostosować w tym momencie do swojego biznesu. Jest też opcja po prostu testowania tego, w których godzinach i na początku, jak stworzycie takie segmenty, możecie sprawdzać to, kiedy macie wyższy wskaźnik open rate, bo on też się pojawia w statystykach i dostosować po prostu potem tą wysyłkę newsletterów do tego. I tutaj ostatnie pytanie, jak trwale mogę usunąć nieaktywnych subskrybentów? To może ja to pokażę jeszcze, tak. Będzie w sumie ostatnia rzecz, a na pozostałe pytania... Tak, to będzie ostatnie rzecz, jak to odpowiemy, a tutaj wrócimy w takim razie do panelu sklepu, bo będzie łatwiej pokazać. Dajcie znać, czy widzicie jakby ponownie ten ekran, właściwie panel sklepu i tutaj pokażemy co i jak. Ok, widać, super. Super. No to przeszłam do zakładki newsletter, subskrybenci i teraz tak, pamiętacie, że otworzyłyśmy ten segment czyszczenie bazy, bo to jest, jakie było pytanie, jak trwale usunąć nieaktywnych? Tak. Tak, dobrze, więc no tu mogę wybrać jakby po segmencie, prawda, ale mogę wybrać też całą listę. Jeśli chcielibyście wziąć pod uwagę wszystkie adresy z każdej listy, to wtedy tutaj nic nie wybieram, ale wybieram status e-mail nieaktywny i szukam. I wtedy pojawia mi się cała lista takich właśnie klientów, jak widzicie tutaj. Status e-mail, mamy taki czerwony znak z taką gwiazdą. Tak, znaka pocztu. Nie wierzę, jest skrzynkę pocztową. I ten adres zaznaczamy tu poprzez zaznacz wszystko. I jest tutaj opcja powyżej. Usuń listy, to wtedy usuwasz nieaktywnych, a jak chcesz usunąć w ogóle, żeby się te maile nie wyświetlały, to wtedy usuwamy, bo też właśnie mamy te dwie opcje. Możecie na przykład stworzyć sobie listę, tutaj też jest taka opcja stwórz listę i tworzycie wtedy listę nieaktywnych i dzięki temu zachowuje Wam się historia tych subskrybentów. Więc to już też od Was zależy, czy potrzebujecie skorzystać z tej historii potencjalnie w przyszłości, czy nie, to możecie usunąć ich trwale albo po prostu przenieść do listy nieaktywnych i na przykład wtedy podglądać co i jak. Jeśli będziecie zostawali, to też będzie to o tyle wartościowe, że możecie też zerkać się w statystyki i dzięki temu też możecie ulepszać swój e-mail marketing. Dokładnie. I myślę, że to na dzisiaj tyle. Dziękujemy Wam. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to możecie je nam jeszcze zadawać tutaj albo po prostu mailowo. I jeśli będziecie chcieli wrócić do nagrania, to je niedługo prześlemy. Ono pojawi się także na naszym YouTubie, a prezentację zaraz też dostaniecie. To pozdrawiamy. Dziękuję bardzo i pamiętajcie, że teraz dzielić, łączyć, tak. Przyklatkować. Dokładnie. Cześć. Cześć.